Dzień dobry. Kochani moi, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na keks z kaszy jaglanej. Przepis ten znalazłem w internecie i uległ on modyfikacji z mojej strony. Zapraszam serdecznie. Kochani moi, oto Waszym oczom ukazały się rodzynki i śliwki suszone, które to zostały pokrojone na wielkość rodzynek. Następnie zostały zalane wrzątkiem na czas 5 minut. Później zostały odcedzone. Oprócz wspomnianych już suszonych śliwek i rodzynek, można także dodać morele suszone, czy żurawinę, no co kto lubi. Oprócz tychże owoców należy wybrać jakieś orzeszki. Ja wybrałem migdały, choć można też orzechy włoskie, czy laskowe dodać, co kto lubi. Jeśli ktoś chce posnobować, to może wszystkie naraz, no nie? Cóż ja zrobiłem z tymi migdałami? Zalałem je gorącą wodą, następnie zalałem je zimną wodą. No a po co to zrobiłem? Po to, żeby skórka z nich ładnie schodziła. Kochani moi, no cóż, tradycji stało się zadość, jak zwykle wkradł się mały chochlik. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Wspomniane migdały zostały obrane ze skórki i posiekane w kosteczkę. No cóż jeszcze będzie potrzebne do keksa? Szklanka płatków owsianych błyskawicznych. Widzicie? A co my tutaj mamy, mili Państwo? Jak widzicie, są to jabłuszka. Dorodne, polskie, które zostały obrane, następnie utarte na tarce o dużych oczkach, następnie wymieszane zostały z cynamonem, skórką kandyzowaną, z pomarańczy i cukrem pudrem. Kochani, a oto 40 deko kaszy jaglanej ugotowanej na słodko. Do jej ugotowania potrzeba było 2,5 litra wody wrzącej i 1,5 szklanki cukru. No, gotowało się 20 minut. Mili Państwo, wolnym krokiem zbliżamy się do końca tego odcinka. Co teraz będę robił? Ano teraz będę mieszał część składników. Wsypuję migdały. Płatki owsiane błyskawiczne. Rodzynki i śliwkę suszoną też. Oczywiście do kaszy jaglanej to wsypuję, żeby nie było. No i mieszam. Kochani, jako że keks wydaje się dosyć suchy, postanowiłem wlać 0,5 szklanki oleju roślinnego. No i wlewam. Mili Państwo, co dalej robimy? Ano dalej robimy rzeczy następujące. Mamy dużą blachę. Na spodzie wykładamy 2/3 masy kaszy jaglanej itd., itd. Następnie masa jabłkowa. No i ta 1/3 masy kaszy jaglanej na koniec. Ugniatamy. Pamiętamy, żeby to ugniatać. Później będzie się lepiej kroiło. Następnie wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na czas 30-40 minut. Kochani moi, oczywiście nie zapominamy o tym, że blachę należy wyłożyć albo papierem do pieczenia,
albo wysmarować jakimś tłuszczem, jakimś olejem z buku tartą. No co kto lubi, ja użyłem papieru. No, dziękuję serdecznie i do widzenia.